zapraszam na kolejny film z cyklu Kolejowa Przebudowa. Tym razem już w warunkach zimowych, chociaż jest dopiero 18 listopada, ale troszeczkę śniegu dzisiaj spadło i właściwie cały czas coś pruszy. Temperatura jest lekko poniżej zera. Pojawiło się oznakowanie poziome i teraz już nie mamy żadnych wątpliwości, gdzie jest albo właściwie gdzie będzie przejście dla pieszych. Tutaj pomimo tego, że jest oznakowanie, droga jest zagrodzona, ale tam dalej jest już całkiem legalne przejście. No i chyba nawet tutaj będzie można przejść. No nieźle to już wygląda. I teraz tu w ulicę Kolejową spojrzymy. Ostatnio byłem tutaj chyba ze 3 tygodnie temu, no i cały czas widać postępy, ale pójdźmy dalej. Wejdziemy na chwilę do budynku dworca, w miejscu, gdzie w przyszłości ma być przejście podziemne. Patrząc od tej strony, to wydaje się, że niewiele się zmieniło, chociaż tam z tyłu bardzo dużo tych ścianek szczelnych, a tutaj sam tunel. No teraz wejdziemy jeszcze na górę, żeby zobaczyć, jak to wszystko z góry wygląda. No widzę już pierwszą zmianę. Zmienił się układ przejścia dla pieszych. To, jak już kilkukrotnie podkreślałem, jedyne przejście z hali dworca na perony. Zostało tym razem troszeczkę przesunięte. Tutaj można spojrzeć na plac budowy, ale zbyt wiele się nie dzieje. Po tej stronie też jakby przerwa. Ta podłoga po przełożeniu jest o wiele mniej stabilna i naprawdę bardzo nieprzyjemnie się tędy chodzi. Oczywiście jest też możliwość przejścia dołem na peron trzeci i czwarty, na pół peronu trzeciego i czwartego. Ja wejdę na górę, bo oczywiście z góry najwięcej widać. I tak wygląda plac budowy. Oczywiście śnieg trochę maskuje nam niektóre zmiany. Tutaj widzimy jakiś nowy słup. Tutaj można by powiedzieć, że od wielu miesięcy bez zmian czynny pół peronu trzeciego i peron czwarty. A tam coś trąbi. Już kiedyś to pokazywałem. Kiedy ta, powiedzmy, fryzarka zrywa asfalt, trąbi na ciężarówkę, żeby ta podjeżdżała. Tam dalej nie pójdę. Ostatnio dwukrotnie w najbliższych dniach pokazywałem widok od strony ulicy Bohaterów Monte Cassino. Wpuściłem na YouTube'a dwa takie minutowe shorty. Tutaj wrzucę link do tych filmów. No i znowu przyszedłem jeszcze na stanowisko, z którego odjeżdżają autobusy komunikacji zastępczej. No, tym razem jakieś dwie osobówki tu parkują. Tutaj jeszcze pokażę z tej strony, czyli
patrząc od dworca widać no taki dość mocny zarys nowego peronu. Myślę, że jest to możliwe, żeby na przykład po zbudowaniu brakujących torów część pociągów stąd odjeżdżała, a tam dalej będą budowane te właśnie tunele.